Witam serdecznie kolegów hodowców, wszystkich widzów mojego kanału. Przyszliśmy tu sobie odpocząć na stanowisko firmy TJW, z którą od lat współpracuję, bo właśnie odebraliśmy z córką pucharek za piąte miejsce w Polsce w lotach GMB młodych, za drugiego wice przodownika. Także wylatane to było przy zastosowaniu tutaj produktów TJW. Z tą firmą współpracuję od lat. I już z 10-12 lat, nie wiem, ile to Jakub. Chyba dłużej. Chyba tu kolega Jakub, szef firmy, gdzie przywitasz z widzami. Witam wszystkich hodowców i jak to mówią, przechodząc od razu do tematu, który poruszyliśmy, to ty chyba do mnie dzwoniłeś, pamiętam, to było jakaś okolica majówki, jakaś takie święto było na wiosnę. Mi się wydaje, że to było gdzieś 8 lat temu. No, parę lat było. Na pewno nie, ale 8 albo 7 prowadziłeś wtedy wspólny gołębnik. I zaczęliśmy od sponsorowania chyba wspólnego gołębnika. Tak, wtedy, tak? To był 11, no. 12. Jakub, to już jest 11 lat. Nie, bo ostatni możliwe. Wspólny gołębnik. Jakub, to już jest ponad 10 lat. Czas tak to jest 2,11 do 12 rocznie. Niemożliwe, że jesteśmy tacy starzy. Jestem cały czas młody. Cały czas jesteśmy młodzi, więc na pewno to było rok temu. Dokładnie. Tutaj na stoisku ruch bardzo duży, bo widzę, że preparatów wam tu ubywa. No. A dobre środki, wiadomo, to ludzie biorą, bo... Tak, no dużo ludzi ma już sprawdzone swoje suplementy, które kupują już u nas co roku, można powiedzieć nawet od lat niektóre rzeczy. Właśnie w kwestii ruchu na targach, no to ja jestem strasznie mile zaskoczony. Po tym, co było rok temu, to naprawdę... Jakie wrażenia pierwszego dnia, drugiego dnia? Ja bym powiedział prosto, petarda. Jest taka ilość ludzi, której nie widzieliśmy od paru lat. Zeszły rok to w ogóle nie warto o tym rozmawiać, no bo on był taki, no powiedzmy, spisany na straty przez naszą epidemię i przez te warunki, w których funkcjonowaliśmy. Ale poprzednie lata już też była taka tendencja spadkowa z odwiedzającymi. Natomiast jest mniej wystawców na targach teraz, bo widać, że troszkę firm jest mniej. Natomiast zwiedzających jest no, chyba najwięcej od 5 lat, tak mi się wydaje. Zobaczymy, co statystyki. Kryzysu nie widać i powiem, widziałem dużo młodych hodowców za Brukselę, loty narodowe, co tam, szczególnie ze strefy wschodnich, tak odnoszę wrażenie. No powstają też nowe wspólne gołębniki, no dzieje się, naprawdę. Te gołębniki też się mocno rozwijają, tak, dokładnie. No, nowy wspólny gołębnik, zdrowy ptak, Rafał Czyżewski, nowy wspólny gołębnik mamy MWG Karpatia. A to się, to się mocno też rozwija. To są też nasi jakby klienci i hodowcy, którzy z nami też współpracują, więc ja się cieszę, bo to są jakby ludzie z naszej grupy, z którymi działamy. A tutaj no, na naszym stoisku jesteśmy super zadowoleni, bo no, niektóre rzeczy niestety nam już się sprzedały. A nie przyjeżdżaliśmy tu nigdy z nastawieniem jakimś takim handlowym, tylko bardziej promocyjnym, żeby tutaj no właśnie widzę, gdzie masz Proimmuno. No nie ma Proimmuno. Ale to jest akurat coś, co często używam. O 10 rano już nie było. O 10 rano już tak, nie było. Dzisiaj nie było, bo jakimś cudem wszyscy brali po 1, 2, nawet więcej jakoś. No cieszy mnie to, bo są ludzie z tego produktu zadowoleni. Jest to jakiś czwarty, chyba czy piąty rok tego produktu i on się cały czas broni i praktycznie co roku sprzedajemy go więcej. W tym roku wprowadziliśmy... A widzę, że się rozwijacie i macie nowe produkty. Dwa nowe produkty. Zeszły rok to była taka trochę stagnacja, nie wiadomo co się będzie działo, więc troszkę, nie to, że może przespaliśmy, ale troszkę obserwowaliśmy co się będzie działo. Mieliśmy trochę więcej czasu na to, żeby poświęcić na może nie wymyślenie, ale na pracę nad tymi produktami. Jeden to jest odżywka białkowa z sproszkowaną siarą bydlęcą, Procolostrum. Czyli to jest siarą. Tak. A czy siara wśród hodowców jest dosyć znana, bo jest stosowana tam jest to bardzo dobry jakby taki kierunek działania, ponieważ ta siara bydlęca jest produkowana w Polsce. Bo to jest ciężko dostępne tak naturalnie, bo powiem szczerze, też używałem siary, ale ciężko ją dostać. Bardzo kłopotliwe przede wszystkim przechowywanie. Trzeba dużo mrozić, no jest trochę zabawy. Trzeba to mrozić, przechowywać w lodówce, potem rozmrażać, no jest to takie no, powiedzmy no, skomplikowane. Czy jest to sproszkowana siara, tak? Znaczy nie jest to czysta sproszkowana siara, bo jeżeli byłaby to czysta sproszkowana siara, to taki słoik by nam wystarczał, nie wiem, na 5 lat hodowli albo nawet lepiej. Ponieważ ta siara, którą my tutaj zastosowaliśmy w tym produkcie, ma bardzo niskie dawkowanie. 1 gram tej siary czystej, tak naprawdę, żeby przenieść tą funkcję odporności, czyli tego IgG, tych ciał odpornościowych, 1 gram by nam wystarczył dokładnie na 25 gołębi na dzień. Więc tak naprawdę, no, mając swoich 600 gram, to możemy sobie przeliczyć, na jak długo by to starczało.
W tym produkcie jest pełna dawka, natomiast... A tu jest, widzę, odżywka białkowa. To jest taka odżywka białkowa. Jest tu też WPC80, czyli koncentrat białka serwatkowego. Taki sam, jak stosujemy, nie wiem, na siłowni, kulturyści, sportowcy stosują. Jest chude mleko odtłuszczone w proszku oraz taką bazą jest taka mączka sojowa obrabiana termicznie, która też jest pozbawiona składników antyżywieniowych, natomiast jest bardzo dobrym takim nośnikiem białka, bo produkt ma 55% białka w kilogram. Czyli to jest produkt białkowy, tak, który produkt do podawania po locie dla regeneracji gołębi, do odchowu młodych? Przede wszystkim regeneracja i przede wszystkim odchów młodych, żeby tak samo jak w Proimmunowym myśleliśmy, żeby to nie był tylko probiotyk, ale żeby on też przenosił odporność. Będzie świetnym surowcem białkowym, natomiast przy okazji będzie dzięki tym przeciwciałom IgE po prostu wzmacniało odporność, bardzo dobrze będzie organizm na to reagował i możemy sobie naprawdę przeróżne kombinacje z tym produktem robić. Także dla mnie to nie będzie takie strasznie nowe, bo powiem, siarę się już stosowało po sezonie, tylko było problem z dostępnością i problem ją dostać dobrej jakości, bo dzisiaj są fermy, kiedyś jak były małe gospodarstwa, to się po prostu nawet we własnym gospodarstwie uzyskało, zamroziło i było na rok, a teraz powiem, jest już coraz większy problem z dostępnością tego. No tutaj znamy, że tak powiem, od podszewki cały proces produkcyjny tego preparatu, nazwijmy preparatu siarowego, bo jest to, najpierw oni kupują tą płynną siarę z gospodarstw, które są pod kontrolą. One oczywiście są kontrolowane pod kątem używania leków, żeby... Antybiotyków, które by, że tak powiem, no, psuły całą ideę tego produktu, ponieważ no, ta odporność byłaby dużo mniejsza. Te ciała odpornościowe by były jakby... No, mniejsza zawartość jakby była w tej siarze. Natomiast jest sieć gospodarstw, która jest właśnie pod kontrolą tej firmy. Oni to skupują, zwożą do takiego laboratorium, gdzie ta siara jest jeszcze rozpyłowo suszona. Tak jak mleko w proszku jest produkowane z płynnego mleka, potem mamy suche mleko. Jest to suszone na takiej specjalnej kolumnie, która po prostu to rozpyłowo suszy. No i oczywiście potem konfekcjonowane i dostarczane do różnych firm, bo no, nie tylko my jesteśmy jakby klientem tamtej firmy. Ta firma dostarcza też na przykład dla olimpijczyków, którzy pływają podobno na kajakach, trenują i są bardzo dobre efekty po prostu przy regeneracji właśnie podczas treningów i wydolnościowe, bo no, jest to taki produkt, który można zastosować praktycznie w każdej sferze żywienia i dla ludzi, czy dla psów, kotów, gołębi. W każdym praktycznie dziedzinie życia możemy ten produkt zastosować. No i sypka forma daje nam to, że nie musimy się już męczyć z tym przechowywaniem tego w lodówce. Tak? Jest to pewne, ponieważ firma deklaruje na certyfikatach obecność tych przeciwciał, tego IgG. Jest to potwierdzone po prostu laboratoryjnie. Dlatego to wprowadziliśmy, bo można było to kiedyś próbować szybciej zrobić, natomiast nie było firmy, która by się, że tak powiem, pod tym podpisała i powiedziała, że to tam jest w środku i no, mielibyśmy do niej takie zaufanie. Natomiast mamy zaufanie do tej firmy, bo znamy ją długo i po prostu mogliśmy sobie ten produkt w ten sposób skonstruować i wprowadzić na rynek. Tu powiem tylko, że kto nie wie, to działka dla gołębi to jest wasza mała działka i wy jesteście dużą firmą. Dlatego tu też można za jakość tych produktów, macie laboratoria i dostęp z... Korzystamy z wielu możliwości, że tak powiem, z produkcyjnych. Współpracy, także to jest wiadomo. Zatrudniamy w całej firmie, tak naprawdę jakby jeszcze wliczyć w to gabinet weterynaryjny, to zatrudniamy prawie 30 osób, więc no nie jesteśmy firmą, jak to mówią niektórzy, garażową. Mamy pewne procedury. No i macie certyfikaty, to jest wszystko certyfikowane i tak dalej. Robimy też dla zachodnich firm produkty innych. Nie tylko robimy swoje, produkujemy też na zewnątrz różne produkty pod różnymi markami, ale to jest najmniej akurat ważne. No bo to także myślę, że będzie w czasie sezonu też okazja pokazać na bieżąco, jak się to stosuje. Także na pewno będzie zaopatrzony. Ja tam jak na bieżąco pokazuję, to wtedy się wyjaśni, w jakie okresy, czy rozpłodowe, czy lotowe, kiedy. I w razie pytań tutaj zawsze tego wsparcia się udzieli. A kolejny nowy produkt? Drugi produkt to jest szybki preparat na kokcydiozę. Nazywa się Prokox, czyli od razu wiadomo mniej więcej, o co chodzi. Przeciwko kokcydiozie. Tak, przeciwko kokcydiozie, infekcjom bakteryjnym. Prosta, fajna nazwa. Produkt jest mieszaniną wyciągów z ziół.
To jest jakby jedna sfera działania, a dodatkowo jest wzmocnione działanie kwasem walerianowym i kwasem masłowym. Te kwasy wpływają bardzo dobrze na regenerację jelita po właśnie takim ataku kokcyliozy. A kwasy, one powodują zakwaszenie, że tak zapytam? No, one też powodują. Nie, tutaj generalnie od zakwaszania bym powiedział, są bardziej zakwaszacze. Te kwasy mają dwie funkcje. Jedna funkcja to jest walka z bakteriami, na przykład bardzo dobrze sobie walczą, tak jak tutaj możemy spojrzeć, z Clostridium oraz mykoplazmą. A kwas walerianowy i masłowy też są tak zwanym budulcem dla jelita. W momencie, kiedy mamy kokcydiozę, kiedy mamy biegunki, które niekoniecznie też z kokcydiozy są, to, że tak powiem, kosmki jelitowe są zniszczone, najprościej mówiąc. No i potrzebują budulca do regeneracji. A najlepszym budulcem do regeneracji kosmków jelitowych jest właśnie kwas masłowy oraz kwas walerianowy. Kwas walerianowy jest w ogóle taką nowością, że tak powiem, w ogóle w żywieniu zwierząt. Jest on wprowadzony chyba 2-3 lata temu w ogóle jakby do takiego obiegu żywieniowo-paszowego, dodatkowego. Sprowadza go mój znajomy akurat do Polski, no i mamy dostęp do tego produktu i produkt jest już przetestowany w wielu miejscach na fermach drobiu, na których no liczy się też, że tak powiem, może nie wyniki lotowe, natomiast wyniki finansowe i produkcyjne, i tam już liczą naprawdę ludzie do drugiego miejsca po przecinku te wszystkie rzeczy, no bo są to strasznie drogie przedsięwzięcia, takie kurniki, no nie mogą sobie pozwolić na straty i mamy tutaj po prostu zapewnienia, że ten produkt bardzo dobrze działa sobie i radzi właśnie w ten sposób. Więc jakoś udało nam się to wszystko, że tak powiem, zebrać, no, nie mówiąc do kupy, tylko razem do jednego produktu i mamy taki kombajn, który sobie fajnie będzie walczył właśnie z kokcydiozą, a przy okazji jeszcze, że tak powiem, leczył i regenerował te rzeczy, które ta kokcydioza zniszczyła. I tutaj dodam, no bo dzisiaj widzę, tu pani Renata jest mocno zapracowana, bo mnóstwo klientów i chętnych właśnie do zakupu i dowiedzenia się czegoś o preparatach. Będziecie mieli też nowego dystrybutora, bo chodzi, spotkałem się, że no ciężko też były dostępne czasami produkty. No zamknął nam się sklep. A teraz będzie poprawa, bo będzie nowy dystrybutor z waszej strony, więc sklepy, które chcą, będą się mogły tutaj też kontaktować z nowym menedżerem, czy jak się to nazywa fachowo. Bo tak naprawdę no to też mieliśmy fajny sklep, który zresztą no, ciężko nam pozdrowić, bo Przemek zmienił branżę. Przemek Klimczak zamknął sklep. No szkoda, bo mieliśmy dobry kontakt. No i dużo hodowców z naszych terenów już nie miało gdzie się zaopatrzyć w te preparaty. No jest to, więc tu właśnie pytanie, jak... Ale jest internet. Właśnie, jest internet. Gdzie się wasze preparaty można, środki zaopatrzyć? Praktycznie we wszystkich dużych sklepach internetowych. Można kupić u Wiktora Furmana, można kupić... Pigebook, także też tam zamawiam, więc jest to takie dosyć szybko przychodzi. U chłopaków z Krosina w sklepie dla hodowców, które tam też dostarczacie, tak? Tak, oczywiście. Agnieszka Rycerska, sklep e-gołąb, mój gołąb sklep, no naprawdę... Czyli te internetowe sklepy, no dzisiaj się mocno przechodzi na te internetowe, bo te stacjonarne sklepy... To jest wygodne dla ludzi. Trochę nie wytrzymują, no musi tam człowiek cały czas stać, a internetowo klikniesz sobie, przychodzi ci do domu i jest to wygodne. No natomiast dobre sklepy stacjonarne też są, uważam, potrzebne i ja bym chciał, żeby byłoby ich dużo, bo tam jest kontakt z hodowcą. No, sklep internetowy jest świetną sprawą, natomiast ten kontakt, tam już ludzie kupują, tak naprawdę szukają tego produktu i muszą go znaleźć, żeby go kupić. Natomiast jeżeli jest dobry sklep taki stacjonarny, to tam też przeważnie pracują hodowcy, którzy mają bardzo duże doświadczenie, no i często mogą coś doradzić. Tak? Jest tych produktów dużo na półce, można sobie wziąć do ręki, sprawdzić jak jest zrobiona etykieta, no co nie zawsze właśnie w internecie jest też dostępne, tak? Więc ja uważam, że powinny być i takie sklepy i wtedy jest jak dobra już się i zdrowa ktoś konkurencja. Ktoś zapozna z internetowym, z produktem na żywo, no to wiem internetowo co bierze. Także myślę, że możemy nowe produkty polecić. Myślę, że będą też relacje z hodowli, które używają tych produktów, w jaki sposób używają. Oczywiście, no więc firma się wam dalej rozwija, ciągle idzie się do przodu. Miejmy nadzieję, że ten rok nas troszkę, że tak powiem, znowu odepchnie do przodu. No, myślę, że będzie to też za sprawą Natalii, którą zatrudniliśmy. Jest to osoba, która 3 lata pracowała u nas w gabinecie weterynaryjnym, jest technikiem weterynarii i
no razem z Renatą uczestniczy też w badaniach głębi, które przeprowadzamy, więc ma... gabinet nad Notecią, tak? Tak, w gabinecie nad Notecią. Gdyby ktoś potrzebował w okolicy, to u pani Renaty, oczywiście, która jest obecnie mocno zajęta i tam ciągle pracuje, bo nawet nie ma czasu odetchnąć. Pozdrawiamy też panią Natalię tutaj, która miejmy nadzieję będzie odwiedzała hodowlę, wspólne głębniki, sklepy, cały nasz klim i tak dalej. Czyli będzie się działo? Tak, będzie się działo i miejmy nadzieję, że to będzie rok, w którym no, będziemy zadowoleni. Że takich pucharów to będzie więcej? No oby były więcej. Jak to zawsze jest coś do zrobienia, więc nie można stawać w miejscu. A dziś życzymy wszystkim co? Udanych targów, jeśli ktoś tu jeszcze... Dokładnie. Chociaż już są udane, można powiedzieć, bo to widać, że będą. Tak, i udanego sezonu, nie? Udanego sezonu dla wszystkich, mało chorób, mało problemów. Zdrowia przede wszystkim. I niskiej inflacji, żeby nam się to, co złe się w świecie dzieje, skończyło, to wtedy nam wszystko, jak widać, po chorobach wróciło do normy i to jakby do normy i odbiło od dna. Także teraz, żeby ta reszta się jeszcze skończyła. Serdecznie pozdrawiamy, dobry lot. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.